Jeszcze raz pięknie witamy Świebodzice! Czołem! Dni Świebodzic już za nami. Obchody święta trwały 2 dni, 16 i 17 czerwca. Wszyscy, którzy przyszli na stadion przy ulicy Rekreacyjnej, bawili się znakomicie, a było przy czym, bo program imprezy był bardzo bogaty. Obchody święta naszego miasta rozpoczął na świebodzickim rynku występ dzieci i młodzieży, po czym barwny korowód przeszedł ulicami miasta na stadion przy ulicy Rekreacyjnej, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie dni naszego miasta. Tak się bawią Świebodzice! Miłej zabawy dzisiaj do białego rana, jeszcze jutro, cały weekend. Dzień Świebodzic! Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witamy. I co, proszę Państwa, Dni Świebodzic 2018 uważamy za otwarte. Bawmy się, weselmy się. Program artystyczny zaprezentowały nam dzieci ze świebodzickich szkół, przedszkoli oraz świetlicy środowiskowej. Świebodziccy seniorzy znakomicie się bawili podczas występu zespołów Akord, Stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel czy zespołu biesiadno-ludowego Czerwone Róże. A w międzyczasie na boisku Orlik w piłkę nożną zagrali samorządowcy, radni, krwiodawcy i rodzice. Na bramce samorządowców jak co roku stał burmistrz naszego miasta Bogdan Kożuchowicz, który znakomicie bronił do niej dostępu. Brawo, bramkarz! O, to było dobre! Dobre! Brawo! Brawo! Baby Bob! Uwaga! Wszyscy, którzy chcą popuszczać razem z nami, nie sobie.
2-0! W ramach stulecia niepodległości przeprowadzona została akcja Świętujemy na Sportowo, gdzie zawodnicy z klubu Taekwondo Taipan ze Świebodzic łamali 100 desek na różne sposoby. Podczas Dni Świebodzic bardzo bogaty program atrakcji przygotowany został dla dzieci. Wzruszający mini recital przygotowała dla nas Asia Siwarska. Witam Państwa serdecznie. No, przyznam, że spodziewałem się większych braw na wejście, ale już nie będę wymuszał, to nie o to chodzi, żeby, prawda. Także... Naprawdę, Państwa, zupełnie niepotrzebnie, ale bardzo się cieszę. Proszę Państwa, witam Państwa w to piękne popołudnie, w tym cudownym słońcu. Będą Państwo mieli karki opalone później, ale nam świeci w oczy. Powiem Państwu, że strasznie się cieszymy, że w końcu występujemy u Was w Świebodzicach. Pewnie o tym nie wiecie, ale w środowisku kabaretowym już nawet jest takie powiedzenie, że jak ktoś nie wystąpił w Świebodzicach, to jest tak, jakby nigdy jeszcze w życiu nigdzie nie wystąpił. Naprawdę! A na scenie sporą dawkę dobrego humoru dostarczył nam krakowski kabaret Szatle. Kochani, piękni i cudowni mieszkańcy Świebodzic. Ci niecudowni, niekochani i brzydcy też. Chcieć mam złożyć serdeczne życzenia w ogóle całego roku najlepszego. I zawsze o tym marzyliśmy, żeby pozdrowić mieszkańców Świebodzic. Choć raz, a teraz nam się to udało, więc możemy umierać szczęśliwi. Występowaliśmy się u Was, był fantastycznie, dlatego pozdrawiamy Was serdecznie i mamy nadzieję do zobaczenia. O, to było bleśne. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój dzisiejszy koncert. Dzisiaj dam czadu na moich autorskich diamentowych skrzypcach elektrycznych. Nowoczesnego brzmienia skrzypiec usłyszeliśmy w wykonaniu Agnieszki Flis, skrzypaczki, gdzie główną rolę grają jej autorskie diamentowe skrzypce elektryczne. I przyszedł czas na długo oczekiwane Gwiazdy Wieczoru. W sobotę zagrał dla nas znakomity koncert Mezo. Od ponad dekady jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Twórca takich hitów jak Sakrum, Kryzys, Po robocie czy Aniele. Jego twórczość to połączenie pozytywnego hip-hopu z popem. Czy jest tu prawa strona? Tak, to jest zwycięski.
Śląskie Łodzice, powietrze fudza, lecimy refren. 3, 2, 1, ważne! Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogon. To tworzy twój światopogląd. To musi być, musi tak. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogon. To tworzy twój światopogląd. To musi być, musi. No kochani, jeszcze raz wszystkie ręce do góry wysoko i wspólnie razem odliczamy od 10. Głośno. 10. 9. Wszyscy razem. 8. 7. I jeszcze głośniej. 6. 5. 4. 3. 2. 1. I specjalnie dla najlepszej publiczności. After Party. Patryk! Na scenie pojawił się zespół After Party. To znakomita muzyka dla fanów disco polo. A widać było, że w Świebodzicach jest ich wielu i bawiliśmy się przy niej znakomicie. Słuchajcie, dawajcie, zaproszę z wami razem, bardzo dziewczyny, jeszcze raz zróbcie na niego prawa! U progu zakończenia kolejnych Dni Świebodzic pragnę wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo to jest wasze święto, nasze wspólne święto. Za wspaniałą zabawę, za radość, za szczęście, za to wszystko, co wnosiliście również w aktywnym uczestniczeniu we wszystkich spotkaniach, które miały miejsce równolegle w Dniach Świebodzic. Kochani, ja mam nadzieję, że już niedługo, za rok, wspólnie będziemy obchodzić kolejne, mam nadzieję, że nie mniej wartościowe, nie mniej wspaniałe Dni Świebodzic. Bardzo serdecznie dziękuję. A w tej chwili przed nami, proszę Państwa, zapraszamy Golec Orkiestra. Golec Orkiestra. Zaczynamy. Bracia Golcowie dali świetny koncert. Na scenie wiele się działo, a publiczność przyłączyła się do wspólnej zabawy. Dni Świebodzic dobiegły końca.
A jakie podsumuje burmistrz naszego miasta Bohdan Kożuchowicz? Przede wszystkim dla mieszkańców Świebodzic należą się bardzo duże słowa podziękowania za to, że byli z nami, że się fantastycznie bawili, że bardzo o wysokiej kulturze, to też jest bardzo ważne. A cóż, myślę, że naprawdę zapewniliśmy atrakcję, no nie wiem, użyłem takiego sformułowania od wózka do staruszka, dlatego że i dla dzieciaków były animacje, były generalnie zabawy przygotowane dla osób dorosłych, bardzo wiele, wiele atrakcji. Chcę też nadmienić, że przecież gościliśmy grupę desantową w helikopterze, w śmigłowcu Mi-17, największym takim bojowym desantowym śmigłowcu na naszym lotnisku. Też fantastyczne występy. A cóż, z artystów, no myślę, że szaleństwo, chociażby po ilości osób, które nas odwiedziły, które przyszły, żeby się razem wspólnie pobawić. Wydaje mi się, że wyjątkowo udane Dni Świebodzic i myślę, że aby do następnego roku będziemy się starać, żeby to jeszcze bardziej podkręcać.